Panie Kamilu! Tak. Proszę pana. Niech pan zobaczy na te wyłączniki. No co, stare już takie trochę pożółkłe. No tak, widzi pan, które pan malował, nie dość, że mi pan zamontował stare pożółkłe wyłączniki, to jeszcze krzywo pan je zamontował. Ja zamontowałem je w miejsce, bo tylko była osiągnięta ramka, przyciski i później było to zabezpieczone taśmą, po malowaniu zdjęte i włożone na swoje miejsce. Ja nic tam nie zmieniałem. Niemożliwe, to jest niemożliwe, pan na pewno zmienił ich. Ja tu tyle lat już siedzę, tyle lat działam, ja przecież widziałem zawsze, że one były proste, a teraz są krzywo. Każdy na innym poziomie, to jest niemożliwe. No to dziwne, że pan dopiero teraz to zauważył, bo ja daję sobie rękę obciąć. Zawsze były prosto. Ale ja nic z tym naprawdę, panie Sebastianie, nie robiłem. To panu elektryk kilka lat temu po prostu źle tak zwane bebechy. Ja bym wtedy tego nie przyjął od elektryka, jakby mi tak zrobił. A teraz od malarza wymagam, żeby były prosto. Może pan miał wtedy lepszy dzień niż dzisiaj. Nie, ja mam dobre dni, ja jestem bardzo generalnie pozytywnym człowiekiem. No, ale ja panu gwarantuję, że ja nic z tym absolutnie nie robiłem poza zdjęciem klawiszów i ramek. One są mocowane właśnie do bebechów tak zwanych i ja jest, ich w żaden sposób nie zmieniałem. Może pan takie kity cisnąć, komu pan chce, ale ja w to w życiu nie uwierzę. Te wyłączniki były prosto i chciałbym, żeby były prosto, ewentualnie pan może mi dać jakiś rabat. Rabat? Za co? No za to, że pan zamontował źle te wyłączniki. No pan jest niepoważny. Jeżeli pan chce prosto, to proszę zadzwonić do elektryka. Ja nie mam uprawnień, nawet bym się nie podjął w ogóle ustawienia tego w poziom odpowiedni. No, to nie jest... Panie Kamilu, co pan proponuje, musimy to rozwiązać. A ile pan by chciał tego rabatu? 200 zł. 200 zł? No dobra, zrobimy ten rabat 200 zł, ale wcześniej jeszcze podniosę tą fakturę o 200 zł. Może być? Ale rabat będzie 200 zł. Będzie rabat 200 zł. No jasne, to jestem za. No i super, to mi się podoba. No dziękuję, się.